Julia Wieniawa to postać o wielu twarzach. Mogliśmy poznać ją jako aktorkę, piosenkarkę czy jurorkę popularnego show. Niedawno 25-latka rozstała się ze swoim ukochanym Nikodemem Rozbickim. Jednak wszystko wskazuje na to, że Julia stara się o nim zapomnieć i ruszyć dalej. Została przyłapana z tajemniczym mężczyzną. Julia Wieniawa i Nikodem Rozbicki byli jedną z najbardziej rozpoznawalnych par w polskim showbiznesie. Po 4 latach bycia razem, zdecydowali się zakończyć swoją relację, co aktorka potwierdziła w wywiadzie udzielonemu Pomponikowi. Ostatnie miesiące ich związku były szczególnie trudne, ponieważ Nikodem Rozbicki wyjechał do Los Angeles na studia aktorskie. Julia Wieniawa idzie do przodu, wydaje się jednak, że Julia Wieniawa stara zapomnieć się o przeszłości i iść naprzód. Jak donosi Super Express, aktorka widziana była w towarzystwie grupki znajomych spoza show biznesu w jednej z modnych restauracji w Warszawie. Towarzystwo piło drinki. Korzystając z ciepłego letniego wieczoru, przeniosło się na zewnątrz lokalu, aby odetchnąć świeżym powietrzem i zapalić papierosa. Julia Wieniawa widziana z tajemniczym mężczyzną, z relacji świadków wynika, że atmosfera była luźna, a Julia promieniała w towarzystwie przyjaciół. Największe emocje wzbudził jednak moment, gdy aktorka zaczęła flirtować z tajemniczym mężczyzną. Para nie mogła oderwać od siebie wzroku, a chemia między nimi była widoczna na pierwszy rzut oka. Mało tego, aktorce uśmiech nie schodził z twarzy, Julia bawiła się w restauracji z grupką znajomych. Wszyscy byli w dobrych humorach i widać, że się znali. Aktorka wdzięczyła się do jednego z mężczyzn. Około 2:30 odłączyli się od towarzystwa i objęci ruszyli w kierunku Emilii Plater. Tam zniknęli w jednym z lokali, zdradza Super Expressowi jeden z przechodniów.